Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko motoryzacyjnie. Tym razem chciałbym opowiedzieć o Alfie Romeo 166. Samochód był zaprojektowany przez Waltera de Silva w 1998 roku. Był produkowany w latach 1998-2007. Był następcą modelu 164. Jest to przedstawiciel segmentu E, czterodrzwiowy sedan, oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi i diesla, z sześciobiegową manualną oraz cztero- i pięciobiegową automatyczną skrzynią biegów z napędem na przednie koła. Długość samochodu to 472 cm, szerokość 181,5 cm, wysokość 141,6 cm, rozstaw osi 270 cm. Samochód ważył od 1420 kg do 1550. Uzyskał w testach Euro NCAP 4 gwiazdki. Pojemność bagażnika to 430 litrów. Samochód był konkurentem takich aut jak Audi A6, BMW serii 5, Citroen C6, Honda Legend, Mercedes klasy E, Opel Omega czy Peugeot 607. Teraz co nieco może o samym samochodzie. Samochód jest zbudowany na płycie podłogowej Lancia Cappy. Dodatkowo w 2003 roku auto przeszło gruntowny facelifting. Zmieniono zderzaki, reflektory, światła, przemodelowano wnętrze oraz silniki. Teraz to nieco może o silnikach. Podstawowy silnik benzynowy to 2-litrowy, 16-zaworowy Twin Spark, 150 koni, 181 Nm. Od 0 do setki 9,8 sekundy, 211 km na godzinę prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa 9,7 litra. Kolejnym silnikiem jest 2.0 V6 Turbo, 205 koni, 285 Nm, 8,1 sekundy do setki, 237 km na godzinę prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa 11,5 litra. Kolejnym silnikiem jest 2.5 V6, 190 koni, 221 Nm, 8,4 sekundy do setki, 225 km prędkość maksymalna, 11,9 litra średnie zużycie paliwa. Kolejnym silnikiem jest 3-litrowy V6, 24-zaworowy, 7,9 sekundy do setki, 241 km na godzinę, 12,5 litra na 100 km średnie zużycie paliwa, moc 226 koni, 265 Nm. Kolejnym silnikiem jest 3.2 V6 od 2003 roku, 240 koni, 300 Nm, 7,4 sekundy do setki, 245 km prędkość maksymalna, 12,5 litra na godzinę średnie zużycie paliwa. No i silniki diesla 2.4 JTD, 10-zaworowy, 5-cylindrowy, 140 koni, 305 Nm, 9,9 sekundy do setki, 204 km na godzinę prędkość maksymalna oraz 7,6 litra średnie zużycie paliwa. Oraz ten sam silnik z 20-zaworową głowicą, 8,9 sekundy do setki, 222 km na godzinę prędkość maksymalna, 7,5 litra na 100 km średnie zużycie paliwa. Moc 175 koni, 385 Nm. I to by było na tyle odnośnie takich podstawowych danych technicznych. Teraz może co nieco o samym samochodzie. Samochód jest postrzegany, jak to w przypadku Alfa Romeo, na poczet swojej niezawodności, tak jakby gdyż samochody Alfa Romeo tak naprawdę się utarło, że nie grzeszą bezawaryjnością, dlatego ten samochód jest dosyć mało spotykany na drogach ze względu na to, że miał dużo większą konkurencję choćby niemieckich producentów czy innych modeli, innych marek. Dodatkowo sedan w klasie wyższej jako nieliczny miał jakiś charakter, powiedzmy, czy to wyglądu, czy to nawet charakterystyki silników. Samochód ogólnie może się podobać nawet dzisiaj, tutaj ze względu choćby na swój wygląd, zadziorność,
Konstrukcyjnie jest to znane, silniki i konstrukcje są znane z modelu 156. Zwiększono karoserię oraz rozstaw osi. Dodatkowo kabina Alfa Romeo ma dosyć dużą przestronność, wygodne fotele, dobre trzymanie boczne. Samochód ma zawieszenie wielowahaczowe. Konstrukcja jest dosyć trwała, dosyć duży komfort zapewnia, jak i niezawodność. Silniki oferowane były, tak jak wcześniej powiedziałem, i czterocylindrowe, i turbo, i dosyć dziwna konstrukcja V6 z turbo, dwulitrowy motor, dosyć mały. Najbardziej pożądane są silniki 3-litrowy V6 oraz 3,2 litra V6. Podstawowy silnik także zapewnia dosyć dobre osiągi. Na pewno wszystkie silniki dosyć dobrze znoszą instalację gazową. Co do wyboru samego silnika, jeżeli nam zależy na osiągach, to powinniśmy wybrać, jeżeli diesla, to ten mocniejszy wariant. W przypadku benzynowych silników to motor od 2,5 litra w górę V6. W przypadku silników benzynowych tutaj średnie zużycie paliwa V6 powinno oscylować wokół od minimum 8 do 12, 13, 15 litrów w zależności od jazdy, gdzie będziemy jeździć. W przypadku diesla to będzie od około 6 do 8 litrów. Niestety tutaj mamy, w przypadku diesla musimy zwrócić uwagę na filtr cząstek stałych, dodatkowo wtryskiwacze. Samochód jest dosyć udany konstrukcyjnie, aczkolwiek przy większych przebiegach, na pewno przy osprzęcie, czyli wtryskiwaczach, turbosprężarce czy pompie wysokiego ciśnienia, będziemy musieli niestety coś tam zregenerować. Należy pamiętać także o wymienianiu paska rozrządu, najlepiej co 90-100 tysięcy kilometrów, gdyż niestety usterka paska rozrządu także w przypadku silników V6 spowoduje dosyć kosztowny remont. Najlepsze osiągi mają oczywiście silniki 3-litrowy i 3,2 litra. Praktycznie można zejść przy dobrym kierowcy poniżej 7 sekund, do setki się rozpędza. W przypadku skrzyni automatycznych jest trochę więcej, ale komfort jazdy jest dużo, dużo większy. Oczywiście też możemy zamontować instalację gazową do silników V6. Co się psuje w Alfie Romeo, trzeba zwrócić uwagę na pewno na elektronikę. Skomplikowana dosyć konstrukcja. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na przekładnię kierowniczą, która także może ulec uszkodzeniu. Ciężko znaleźć, powiedzmy, zamienniki, można oddać regeneracji. Co do korozji, samochód jest dobrze zabezpieczony przed korozją, także raczej nie powinniśmy mieć z tym problemu. Najbardziej zawodna jest niestety elektronika, tak jak wcześniej powiedziałem. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na spasowanie wnętrza, szczególnie na po wypadkowych egzemplarzach. Jeżeli samochód był uderzony, to już może część wyposażenia szwankować niestety. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na tapicerkę, czy nie jest za bardzo zużyta, bo to też będzie zwiastować spory przebieg. Co do kosztów eksploatacji, dosyć spore są wydatki na zawieszenie, szczególnie przednie, na wahacze, komplet wahaczy razem z wymianą może wynieść grubo powyżej 2,5 tysiąca. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na, w przypadku skrzyni manualnych, na koła dwumasowe, też w przypadku silników benzynowych, gdyż wymiana ze sprzęgłem to będzie koszt nawet przekraczający połowę wartości najstarszych egzemplarzy. Co do samego samochodu, samochód na pewno warty polecenia dla indywidualisty. Najtańsze egzemplarze kupimy od kilku tysięcy złotych, aczkolwiek zadbany egzemplarz po faceliftingu będzie kosztował grubo powyżej 15, nawet do 20 tysięcy złotych.
Warto wybrać egzemplarze po faceliftingu jako bardziej dopracowane, taką perełką z silnikiem 3.2 V6. Na pewno sprawi sporo radości. No i to by było na tyle odnośnie Alfa Romeo 166. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam do następnych odcinków i subskrybowania kanału.